No cześć, dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja właśnie zjadłam śniadanie i zrobiłam sobie kawę. Przyszłam się tutaj szykować, bo za chwileczkę muszę wyjeżdżać. W ogóle powiem wam, że ostatnio mam taką ciężką relację ze śniadaniami, po prostu nic mi nie wchodzi, jem na siłę. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale no dla mnie śniadanie to jest podstawa. Bez śniadania nigdy nie ruszam się z domu. Zresztą moje dzieciaki również, chociaż też czasami mają ciężkie dni i nie bardzo im to wchodzi, ale śniadanie musi być zjedzone. Na szczęście jest sezon na szparagi, więc chociaż troszkę się tym ratuję, ale powiem wam, że no kiepsko z tymi śniadaniami ostatnio. Teraz kawa wjeżdża, bo kawa to oczywiście podstawa. I ja się szykuję. Słuchajcie, miałam dla was wczoraj nagrywać vloga, bo wczoraj był dla nas bardzo szczególny dzień. Obchodziliśmy z Marcinem 15. rocznicę ślubu, słuchajcie. Nie wiem, kiedy to minęło i brzmi to naprawdę tak nierealnie. 15 lat. Rozumiecie to? O, także wytrzymaliśmy ze sobą i mam nadzieję, że kolejne fajne lata przed nami. Ale właśnie miałam dla was też nagrywać, z tym, że no trochę poświętowaliśmy, nie było też jakiejś nie wiadomo imprezy i w ogóle, ale powiem wam, że miałam wczoraj wyciągnąć kamerę, ale nawet nie zorientowałam się, kiedy dzień już po prostu minął. Także z wczorajszego dnia tak naprawdę nie mam ani kawałka filmu, także i takie czasami dni bywają. Stwierdziłam, że dzisiaj po prostu wyciągam kamerę i nagrywam. No, ale te 15 lat to wam powiem, że no niesamowicie, po prostu nawet nie wiem, kiedy to minęło. Gdzieś tak wiecie, rok, drugi, trzeci i to tak powolutku, powolutku do przodu, a teraz 15 lat. Także no, wczoraj świętowaliśmy, przedwczoraj w ogóle byłam też u fryzjera. Jak zresztą możecie zauważyć, fryzura odświeżona i to tak na maksa. Poszłam w ogóle do fryzjerki, mówię, słuchaj, działaj, podcinaj włosy, rób to, co musisz zrobić, bo wiedziałam, że po prostu moje włosy są w bardzo fatalnym stanie. Nie spodziewałam się aż takiego efektu, ale faktycznie te włosy miałam bardzo, bardzo, bardzo zniszczone. One już były po prostu tak słabe, że łamały mi się w każdym możliwym miejscu, także nie było innego wyjścia, ale powiem wam, że dzisiaj jeszcze jest mi ciężko się do tych włosów przyzwyczaić, bo one są faktycznie bardzo krótkie, no ale co zrobić, odrosną, mam nadzieję. Także teraz się przyzwyczaiłam do nowej fryzury, kolor też troszeczkę ogarnięty, no, ale mówię wam, jak wyszłam od tego fryzjera, w pierwszym momencie miałam takie chwile załamania, jak wróciłam do domu i spojrzałam w lustro, mówię, nie, no po prostu ciężko, ciężko w takich włosach mi się odnaleźć, aczkolwiek już wiadomo, już minęły też dwa dni, troszeczkę się już do tego przyzwyczajam. Także słuchajcie kochani, idę się ubierać, bo za chwileczkę muszę wyjechać. Jesteśmy się umówieni z trenerem psów. Słuchajcie, trzymajcie za nas kciuki, bo to już nasza kolejna przygoda, którą rozpoczynamy z kolejnym trenerem psów i bardzo tego potrzebujemy. Także stukam się z wami jeszcze raz kawką i lecę się szykować. Słuchajcie, wyjście z psem. Ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz trzeba było myśleć, żeby zabrać dzieciom jakieś rzeczy, a tutaj różne smaczki, butelki z wodą, smycze, krótka, długa, jakieś chusteczki nawilżające. No, powiem wam, że niesamowicie. Molly, ty już czekasz? A czy ty wiesz, gdzie ty jedziesz i że w ogóle jedziesz samochodem? Także pakujemy to wszystko do samochodu i ruszamy. A pogoda jest taka dziwna, że ja nie wiem, czy dobrze się ubrałam. Mam kamizelkę, mam swetr, mam jakąś bluzkę z długim rękawem pod spodem. Byle tylko nie będzie padać, bo wiecie, trening jest w parku, także najważniejsze, żeby nam nie padało. Przyjechaliśmy do parku, jesteśmy w Świerklańcu. Jedyny minus, że kawałeczek drogi od nas, także trochę drogi musieliśmy pokonać, ale tutaj właśnie jesteśmy umówieni z naszą panią, która będzie trenować Molly, a przynajmniej będzie nam pomagać. Gdzie ty przyjechałaś? Akurat samolot startuje. Nie wiem, czy w kamerce to będzie widać, ale niedaleko jest lotnisko Pyrzowice. Ale jest za chmurami, raczej chyba nie będziecie widać lekko. Oj, ale bym sobie poleciała samolotem. Molly, czekaj. Pogoda jaka fajna się zrobiła. Słoneczko wychodzi. Molly, nie ciągnij tak. Cieplej, jak tak się stoi w słońcu.
No mega, mi się tu podoba. My już, słuchajcie, jesteśmy po spotkaniu. Chciałam troszeczkę Wam coś ponagrywać, ale było tak szybko, tak intensywnie i wiecie, chłonęłam każdą możliwą informację, że nie udało mi się po prostu nic dla Was nagrać, ale powiem Wam, że naprawdę dużo takie spotkania potrafią dawać. Naprawdę nie spodziewałam się, że może być tak fajnie. I to powiem Wam, że do tego stopnia, że Molly jest tak wychillowana, że weszła do samochodu i poszła spać. Także fajnie. Nigdy się nie spodziewałam, że Molly po prostu tak spokojnie będzie potrafiła wejść do auta i zasnąć. Także słuchajcie, my teraz wracamy do domu. Jadę jeszcze ogarnąć po drodze tą rzecz i będziemy wracać. Za chwilę dzieciaki w ogóle też wracają. Dzisiaj dosyć wcześnie, bo ani Igor, ani Julka dzisiaj nie mieli lekcji. Julka miała wyjazd do teatru, a Igor zwiedza nasze miastowe licea. Wiecie, 8 klasa, więc to jest ten moment, kiedy już trzeba myśleć i powoli decydować się na szkołę, także mieli dzisiaj takie wyjścia do szkoły właśnie z wychowawcą i dzisiaj obydwoje wcześniej wracają do domu, także tak to dzisiaj wygląda, ale super, mega, jestem zadowolona. Wróciłam do domu się szybko przebrać, bo na spacer ubrałam się tak, wiecie, na cebulkę, a i tak mimo wszystko było mi strasznie zimno. Niby świeciło słoneczko, ale wieje taki nieprzyjemny wiatr i nadal jest jeszcze zimno. Podobno w majówkę ma się pogoda zmienić, mam nadzieję, ale nie sądziłam w ogóle, że tak późno dzisiaj wrócimy, bo jest godzina 14:30, myśmy przed chwileczką weszli do domu. Przebrałam się i odbieram akurat dzieci, bo tak się fajnie to wszystko zgrało w czasie, że za jednym razem wszyscy pokończyli, więc zbieram dzieci spod szkoły i lecimy na jakiś obiad, coś zjemy, bo nie sądziłam, że tak późno wrócimy i nie przygotowałam sobie żadnego obiadu, nie mam nic w lodówce i to jest taki najgorszy moment, kiedy wszyscy są głodni, jest późno, trzeba coś zjeść, a nie ma nic przygotowane, że jedziemy na miasto, coś zjemy, a potem już będziemy wracać do domu, każdy do swoich obowiązków. Zwłaszcza, że ostatnio naprawdę dosyć sporo czasu spędzamy poza domem i wszystko co w domu to jest takie po łebkach, także dzisiaj będzie na to czas, żeby na spokojnie wszystko poogarniać. No, także zbieramy się. Głodna? Tak? Naprawdę? A zjadłaś śniadanie w szkole? Tak. Julia, gdzie jest najlepsze sushi? Tutaj, nie? Najlepsze sushi w mieście. Wygląda dosyć niepozornie od wejścia, ale uwierzcie mi, że lepszego sushi nigdzie nie znajdziecie. Właśnie zarobienie chleba z kaszą gryczaną. To jest chleb, który świetnie już u mnie pewnie znacie, jeżeli oglądacie mój kanał. Bardzo go lubię. Przygotowuję sobie zawsze go na kilka dni, bo on bardzo fajnie długo trzyma świeżość, także sobie ciachnę i będę miała na najbliższe kilka dni. W składzie jest i właśnie kasza gryczana, są odtręby pszenne, jest słonecznik. Tak naprawdę możecie sobie dodać różne ziarenka, jakie lubicie. Trochę miodu, trochę drożdży, mąka i naprawdę bardzo dobry chlebek, który bardzo długo trzyma świeżość. Także bierzemy się do roboty. W końcu wyciągamy kwiatki, bo na ostatnie kilka dni były wsadzone do garażu ze względu na przymrozki i w końcu możemy wyciągnąć. Mam nadzieję, że już pogoda będzie cały czas
ładna. Zobaczcie, jak się pięknie rozpogodziło. No, obłędnie. Zobaczcie, jak tutaj te wszystkie kwiatki już się porozbijały. Nie mam pojęcia, co to jest za kwiatek. Naprawdę, kompletnie nie wiem. Lawenda też już powolutku zaczyna pięknie wyglądać. Nazwy tego kwiata też nie pamiętam. Ale zobaczcie, jak one są przepiękne, te kwiatuszki. Więc tutaj są kwiatki. Tam Marcin w swoim żywiole trawę kosi. Tutaj też lawenda ładnie wygląda. Chociaż ta tutaj ma troszeczkę za mało ziemi, bo się za bardzo rusza. Muszę podsypać ziemią. Ale też już powolutku będzie się rozbijać. Naprawdę na maksa się cieszę z tego mojego ogrodu. Kiedyś nie doceniałam takich rzeczy. W ogóle jakoś mnie to nie obchodziło. Wystarczyło, żeby była po prostu tylko i wyłącznie trawka zadbana, choinki wokół i tyle. A teraz coraz bardziej mi się to po prostu podoba. Także tutaj mamy kwiatuszki. Jest też, dostaliśmy od moich dziadków. Teraz już mając swój ogród, to zamiast kwiatków takich, wiecie, w wazonie, dostajemy kwiaty na ogród. To jest taka róża, która podobno ma się piąć tylko i wyłącznie tutaj po tych drewnianych elementach i ma pięknie zakwitnąć. Też ją będę musiała sobie za chwileczkę posadzić, w sensie za chwilkę, za kilka dni. Na razie jest tutaj w doniczce. Tutaj Molly z kosteczką chwilowo sobie chilluje na smyczce, żeby nie podchodziła pod kosiarkę, bo ona się bardzo interesuje mocno kablami. Wiecie, mogłoby to być po prostu bardzo niebezpieczne i dla niej, i dla Marcina. Także na chwilę jest przyczepiona tutaj do na smyczy, ale z jakąś kosteczką swoją. Smaczek jest. Zobaczcie, jakie słoneczko tu wyszło. A tutaj co? Zmęczony pies, tak? Po całym dniu. Najpierw długi spacerek, ćwiczenia z panią, potem pół dnia na ogrodzie. No, pod tym względem to jest super, nie? Jak jest ciepło i lato. Bo pies praktycznie cały dzień spędza na dworze. No tak, Moluś. Ale masz minę nieszczęśnika. Ale masz minę nieszczęśnika. Ojejku, jaki zmęczony piesek. Zmęczona jesteś? Daj mi spokój, matko. Wyciągnęłam już chleb z piekarnika. Zobaczcie, jak on na maksa wyrósł. A pachnie po prostu obłędnie w całym domu. Teraz tylko go wystudzę i będzie jak znalazł na jutrzejsze śniadanie. Nie mogę się już doczekać, aż go jutro sobie rano zjemy. On jest taki naprawdę na maksa chrupiący z zewnątrz. Zresztą jest taki... O! Słyszycie ten dźwięk? A w środku jest taki mięciutki i delikatny. Oczywiście przełamany tymi wszystkimi ziarenkami, które są w środku. Także ja sobie go teraz wystudzę i będzie idealny na jutrzejsze śniadanie. No pachnie pięknie. Padła jeszcze wieczorna kawka. Myślę, że niewiele z was zdecydowałoby się na taki krok o godzinie 22, bo już chyba właśnie 10 godzina dochodzi. Natomiast na mnie w ogóle taka kawa źle nie wpływa. Czasami lubię sobie wieczorem taką właśnie bardzo słabą wypić i w ogóle nie mam problemów ze snem. Mam zresztą wrażenie, że to ciepłe mleko tutaj wpływa na to, że bardzo szybko zasypiam. Także ja sobie popijam kawę, już wykąpana, ogarnięta. Odpalam na chwilę YouTube'a, a potem śmigam spać. Także dzięki, że byliście tutaj dzisiaj z nami. Ja się już dzisiaj z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko, cześć!